Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, moje robaczki. Dzisiaj, kaktus urósł. Dzisiaj jest pierwszy odcinek na kwadratowej masakrze, chociaż robiłem wczoraj w nocy live'a. I jednak wezmę sobie tego kaktusa. Ała, kaktusa. Okej, będziemy zwiedzać, co tu w ogóle jest. Co to w ogóle jest tutaj w sumie? Nie ruszać dirtu. Kto tutaj zbudował to? Nie mam pojęcia. Ściągniemy to, nie wiem co to jest. W ogóle, ale tutaj w ogóle dużo rzeczy się zmieniło, dużo przegapiliście też, chyba że oglądaliście live'a, który wysłałem wczoraj. Więc tam mamy drzewka jakieś, okej. I dzisiaj będę wam was wprowadził około serwera, tak szybciutko. Tylko dajcie mi nazbierać kaktusy, żeby urosły dalej. Okej. Na początku to bardzo inaczej wyglądało. Mieliśmy tutaj wysepkę małą, mieliśmy tutaj cobblestone, generator kobla tutaj zrobiony przez Patryka, Minecraft Polskie. I teraz mamy takie zrobione przeze mnie. Chociaż to było, to naokoło było wykonane przez Kona, więc nie zapomnijcie to. I tutaj mamy dirt, święty dirt, to jest święty dirt, nikt nie może go rozwalić. Zaraz napiszemy, tutaj zaraz wam powiem czemu. Nie dotykać dirtu. Dirtu. Nie dotykać dirtu, cwaniaki, bo to jest dirt święty. Czemu? Ponieważ ten dirt przenosi ten blok trawy powoli, powoli tu, w tą stronę i będziemy go ciągnąć aż dotąd, tutaj, w tą stronę i dalej, 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 aż dotąd, gdzie będzie mała plansza, gdzie możemy coś tam, nie wiem co tutaj będzie do końca. I zobaczymy co oni, kurczę, oni budują jakiś, kurczę, statek kosmiczny. To jest druga strona, to jest drużyna druga, okej. W ogóle zacząć dla tych, którzy nie wiedzą. To jest kwadratowa masakra, sezon trzeci chyba, czy czwarty. Jaki sezon to? Konuś jest też i będę z Konem często nagrywać. Jaki sezon? Trzeci. No to trzeci sezon, o mój ulubiony numer. Trzeci sezon i w tej masakrze mamy, zaczęliśmy oba ze skyblocków i jesteśmy rozdzieleni na dwie drużyny. Jakby co, możecie sprawdzić drużyny i resztę informacji u SKKF, a ja was po prostu oprowadzę około serwera. Tutaj widzimy, że jednak Lord PS zwala tutaj tą ścianę tutaj. Tutaj czułek wybudował, raczej ja tą wieżę zbudowałem tu, a druga czułek zbudował ją. I była ściana w ogóle, weźmiesz ją? Dzięki. Dzisiaj z Konem wybudowaliśmy to, tą planszę tu. Pod spodem ja dzisiaj cobblestone'a. Tutaj mamy małą planszę, po prostu żeby ukryć tego bedrocka niegrzecznego. Ej, rozwala się? Nie, raczej nie. No i wtedy tutaj idziemy. Oczywiście pokazywałem wam to. Tutaj mamy małą farmę i te kokobinsy. I tutaj w środku, w tym pokoiku jest, zaraz zobaczymy, czy coś jest, co jest. Ja pierdziele. Kon! Uważaj. No widzimy, że mamy parę mobów. Nie, kon, nie! O kurde, myślałem, że będzie wybuch. Zamknął to, dobrze, zamknął to. Wow. What? Przechodzą przez ściany moby teraz. Co to ma być? Lol. No możemy ich walić przez ściany. Ale w ogóle, o, ktoś to dorobił ładnie. Wcześniej nie była tu dziura i wszystko widzę, że naprawili. Ja pierdzielę, uważaj. Serce mi boli. Prawie mnie zrzucił. Już nieraz zostałem zrzucony. Więc zaczęliśmy wszyscy z różnymi przedmiotami tam, nie? I mogliśmy się rozbudować. W ogóle tutaj mamy nasze rośliny i sadzonka. Ja też jest, wiecie, że ja mam OCD i zawsze ogarniam moje skrzynki, więc... Czekaj, on jest na naszej drużynie, więc okej. Ja zawsze ogarniam skrzynki, więc jak wejdziecie tutaj do naszego magazynu, zobaczycie... Daj tu i pingwin wysortuje ci, więc wszyscy rzucają tutaj niepotrzebne itemy, a ja je sortuję. Do różnych skrzynek, których przygotowałem z krzemem chyba. Nie jestem pewny, nie poznałem wszystkich do końca jeszcze, bo wszystkich, którzy wy mniej więcej znacie, oprócz wiesz Minecraft Polski tamten, to są na drugiej drużynie. A wykopało nas! Nie wiem co się stało, może szybki szybki reset. A nie, chyba wykopało mi neta, nie wiem czemu. Czasami tak robię, ale będzie za 3 sekundy. 3, 2, 1. Wiemy z powrotem. Nie wiem, jakoś coś z tym netem mi dzisiaj wykopuje od czasu do czasu. Nie wiem czemu, nie wiem co się dzieje, ale jakoś tak.
Więc nazbieraliśmy płytki różne i tu mamy płytki też i mamy tutaj w tym pokoju, jesteście gotowi? Nie wiem, czy jesteście gotowi. Nie wiem, czy jesteście gotowi. Nie wiem, nie wiem. Halo? Halo, moje kochana? Owieczka. Ogolona oczywiście, łysa, ponieważ ja zrobiłem łóżko z niej. Z tego, co dostaliśmy od niej. No i żelazo możemy zdobyć od mobów, więc nie jest aż tak źle, ale jest trudno zdobyć żelazo, więc żelazo będzie naszej najdroższą rzeczą w sumie na tym, chyba że będą jakieś inne rzeczy. Więc przechodzimy teraz tutaj, pomoście, nie chcę za daleko, bo nie chcę stracić tych itemów. A widzę, że oni się wybudowali na górze i Feldman spadł. I dobrze. Przeciwna drużyna, przeciwna drużyna może spadać. Czekaj, kurczę, bo oni są. Nie tracę. A no dawaj, trik, dawaj, dawaj. Nie da rady. Więc to jest. Tak wygląda jak jakiś, nie wiem. Ich strona wygląda bardziej jak. Więzienie albo hotel. Tak jakby był wielki taki budynek. Ale bardzo fajnie, bardzo fajnie. To jest ogólnie tylko ściana, to nie idzie naokoło, tylko to broni ich, nie wiem od czego. Ale w sumie fajnie zrobili to, mogą sobie chodzić i wszystko. I widzę, że dosyć dużo kobla produkują. Z tego co widzę. Tam masz coś tam z Masterczuka, nie pamiętam dokładnie co to jest. Ale tam były rozmowy o jeżach, więc nie będę wnikać, długa historia. Nic ciekawego za bardzo. Ale idziemy teraz tutaj na górę i pokażę wam nasze zupki. To są pyszne zupki od krzemy smacznego. I właśnie z krzemem. O, idzie właśnie krzem. Zbudowaliśmy bardzo, bardzo dużo rzeczy dzisiaj. Więc czekamy po prostu, żeby ten wirt się transferował tam, żebyśmy mogli dalej pracować. Tutaj mamy od PSP magistra. Magister jest też na naszej drużynie. I on tutaj zbiera różne rzeczy z tego co widzimy. Widzicie tutaj też. Mamy różne itemy. I ja to po tym biorę i sortuję też. Tak, mamy skrzynkę, co tutaj jest? Cobblestone zwykły, ponieważ magister chyba powiększa. O, kurde! Jest ok, bo jest wszystko ładnie przygotowane. I tutaj jest nasz grinder. Nasz mob grinder i ekspiarka zajebista, przygotowana. Tylko że czasami moby się bugują i łapią się tutaj na brzegach. Ale wystarczy ich tak stuknąć raz i koniec, bo na hita wszystkie padają. Musimy uważać też, ponieważ jak podejdziemy za blisko, to creepery mogą wybuchnąć i tego nie chcemy. Nie chcemy reperować wszystkiego. Już magister się męczył, tyle razy musiał to naprawiać. Ale bardzo fajne, bo zobacz, na hita. Tyle spadają akurat, że można ich ściągnąć na hita i widzicie, że levely szybko jadą. Creepery szybko umierają i dużo. O, właśnie musimy na tego uważać, bo on wybuchnie nam jeszcze. Mamy go, nice i no, ładnie, i tak wszystko wygląda mniej więcej. Zaraz wsadzę itemy moje do skrzynki i spróbujemy pójść do drugiej bazy, żeby wam mógł pokazać przynajmniej co tam jest. Ale tak właśnie działa, że możemy wejść sobie na górę, wszystko jest ładnie. I powoli rozkręcamy, tylko się martwię naprawdę o to, że rozwalamy tutaj naszą ścianę z przodu, bo kurczę, za niedługo walki się zaczną. Gdzieś w tej chwili jest pora spokoju, że nikt nie walczy, nikt się nie bije, wszystko jest. Co to ma być? Portal do Netheru. Nie, raczej nie. O, budują. Okej. No to możemy się tam wbudować i przejść na drugą stronę. Chociaż nie możemy tam chodzić, możemy przynajmniej iść do. Przeczytać to damy radę zaraz. Tricked. Widzę co ty kombinujesz. Wow, ktoś tu zginął. Idziemy po nasze rzeczy. Chyba, że. Czekaj, kon tu idzie. Możliwe, że to były jego rzeczy. Idzie konuś, konuś idzie, nie idzie tam gdzie miał iść, więc widocznie. Kogo to są itemy? Nie wiem, ale teraz są moje. Jesteśmy wszyscy na tej samej drużynie, więc nie jest ważne. Jeszcze posadzę parę potatoes. Wow! Kon, o, kona zaraz ściągnął. Konuś, uważaj, bo cię ściągnął. Oj, kurczę, ktoś tu narobił syfu. Pingwin musi ogarnąć. Wszystko ładnie, kaktusy mogą tu iść. Tu mamy tok. Wszystko ładnie, dobrze wygląda. I potatoes tutaj były. O, marchewki, potatoes razem. Co to potatoes robią razem? Ała! Ktoś mnie strzela. O, kurde, trik, cwaniak. Gdzie jest mój łuk? Zaraz coś tak, kurde, muszę iść po mój łuk. Czekaj, stworzę sobie łuk, bo kurczę, mam tajemne miejsce, ale nawet nie będę tego pokazywać na odcinkach, ponieważ nie chcę, żeby ktoś zobaczył. Więc szybko stworzę sobie łuk stąd. Mamy raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy i łuk jest. 7 strzał. O kurde,
Strzały. Nie ma strzał, tylko mamy tyle strzał, co mamy. Wystarczy chyba. Wszystko resztę wrzucę do jakiejś pustej skrzyni, na przykład tutaj. Najwyżej to odbiorę potem. Nic w sumie takiego nie mam, że potrzebne jest. Okej, okay. Strzały oczywiście potrzebne są. Idziemy nawalać! Trichta. Wiesz co? Potatoes by się przydały. Potatoes smażone. Okej, okay. Zbieramy strzały, jak się da. Czasami się da. 11 strzał i dobrze. Okej, okay. Tricht tam stoi, cwaniak. Okej. Tak chcesz się bawić? I czeka! O kurde, nie trafiło. Okej, okay. Idziemy, zbieramy się do ich strony. Wystarczy, że tutaj się jakoś płot buduje. Coś tu jest, nic. Jak tam mogę wejść? Potrzebuję cobblestone'a. Wciąż potrzebuję cobblestone'a, więc wiem dokładnie, gdzie jest cobblestone. Więc idziemy tam do cobblestone'a. Tam jest w skrzynce, chyba że tu... nie. Chyba że tutaj coś. Ja muszę wszystko pamiętać, bo ja transportuję wszystko mniej więcej. I zawsze wiesz, czy mam dla siebie do mojej tajemnej skrzynki parę ciekawostek. W sumie może i nie mam tajemnej skrzynki. Może mam, może nie mam. Nie wiadomo. Okej, okay, chodzimy do góry. Baked potatoes. Mam specjalnie cowane. Okej, okay, Lord P. Idziemy. PvP jest włączone tutaj. Trikt tutaj już stoi. Coś tam kombinuje. Okej, idziemy. Ender chest właśnie chciałem wam pokazać. O, zamurowaliśmy ender chest do naszej strony. Nice, widzę, że postępy są tutaj. Ale chciałem wam pokazać to, co jest czułka. Covers? O, nie mogę nawet pokazać. Nie bij mnie. Nie bije mnie. Okej, okay. Jestem. Pracodawca. Okej, okay, spoko. I tutaj jest. O, trochę się zmieniło. Synergia na 100%. Młody, ambitny inwestor. Młody, ambitny przedsiębiorca z planem. Więc tutaj można dyskutować plany. Wczoraj dyskutowali plany gdzieś śmieszne na live'ie. W ogóle na moim też. Ale nie możemy tutaj wejść, ponieważ widzicie, że pisze, że nie mam permisji, żeby tutaj wejść. I twierdza drużyny czerwonych. Więc oni tutaj mają twierdzę. Raczej fuj dużą twierdzę, ale twierdzę tak i tak. I bardzo fajnie. Nie wiem, tam się schodzi. Tam się schodzi czy coś, ale nie mogę tam wejść. Jedyne miejsce, gdzie możemy wejść, jest tam, gdzie nie ma cuboida. Więc jakbyśmy się zbudowali, na przykład tam ostatnio się zbudowaliśmy do ich grindera. Tak w ścianie tam zbudowaliśmy się i przeszliśmy w taki sposób. I było dosyć ciekawe, śmieszne. Różne ciekawostki się działy. A! Trix mnie wali! Jedziem! Okej, okay, chowamy się. Kto mnie wali? Trix, gdzie? Gdzie on jest? Pomóżcie mi. Nie ma go. Hej! Hej, multi! Multi, hej! 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 Zobaczymy, jak ładnie wyglądamy razem. Hej! Hej! Hej, multi! Ała! Ups! Trafił multi! Próbował mnie trafić! A! Ale trafił multi jego przez... A! A! Trafił mnie! Trikcie! Cwaniak ten trikt. To przeciwnej drużyny master czułek. Mister C! Mister C jest na przeciwnej drużynie! Fuck! Fuck. Blow! Nie macie tu! Nie! Już za późno. A i tak nie może wejść. Blow! Ding! Nie zabiję go, tylko mu dam ostrzeżenie. Aaaa! Fuck! O nie, nie, nie! O nie! Bo on będzie czekał, aż skoczę, więc pójdę tu. Aaaa! PvP nie ma. Okej, uciekam. Nie mogą mnie trafić chyba, co? Ej! O, cwaniaki. Trikt widzę, że zjadł, coś chyba zjadł surowe mięso czy coś? Nie wiem. Okej, okay, więc schodzimy i będą różne ciekawostki z czasem. Ale w tej chwili po prostu ile to 5 rano chyba siedziałem wczoraj, wszystko było. Kaktus, a tu ktoś tam. A, trzeci kaktus. A nie, to jest kaktus stąd.
ponieważ mieliśmy kaktusy we wieżach, takie zobaczycie tutaj, ale w sumie musimy je przestawić faktycznie, ponieważ kaktusy tutaj nie mogą rosnąć. Chyba kaktusy nie mogą stać obok siebie, z tego co wiem. Tak powinny już, kurczę, nie mogą, bo tutaj jest drewno z drugiej strony, więc musimy tego kaktusa postawić gdzie indziej. Najwyżej symetrycznie z drugiej strony, na przykład tu, o, pięknie. Całe pole byśmy zrobili tutaj z kaktusów. I wtedy przeciwna drużyna, jak zgaszą cuboidy, bo będą gasić w końcu, to za jakiś czas w sumie zgaszą te cuboidy, wszyscy będą mogli się nawalać, to wtedy właśnie będą przydatne te kaktusy. Ale nie wiem, trochę się martwię o naszą drużynę. Wiem, że siłę na pewno by... Wow, co on tu buduje? O nie, oni się tutaj skradają! Nie ma was tutaj! Kurde, to... Wchodzą nam na hat... Krzema, sorry! Mandzio! Krzema, jest, nie ma ich tutaj. Zwiedzają tylko, z tego co widzę. Nie wiem co oni tutaj kombinują. Ciaw, 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 ciaw. Man... LOL! LOL! What? Ej, widzieliście to? O kurde, tutaj jest ten. Widzieliście to? Ej, serio, tylko stuknąłem Mandzia, a on przez ścianę przeleciał i wyleciał z mapy. What? Nie wiem jakim cudem. Cwaniaki się tutaj dobudowali, jest ostra walka, widzę. Lord PS nad nasze... Kurde, Lord PS stracił wszystko. I oczywiście Kon jest tam, żeby wszystko nazbierać. Kon, daj Lord PS jego rzeczy. Nie chcę mi niczego... Trick! Masz się snow! Trafiłem go przynajmniej? God, a nie trafiłem go, kurde, stoi tam. Już ma przesrane. Gdzie jest mój bóg? Moje rzeczy, moje rzeczy, moje rzeczy! Nice! Bye bye, Trick! Już po tobie! O, jaki strzał! Po nim? Dawaj, po nim, po nim, po nim. Cwaniaczy się tutaj gdzieś. Tak? Czy już go nie ma? Chyba go nie ma. Zobaczymy zaraz. Nie ma go. Widzę, że ostre walki się zaczynają, kiedy SKKF-a nie ma. Bo teraz ma, tak jak wam już mówiłem, ma być pora sojusza mniej więcej. Taka pora ciszy. Obie dwie drużyny robią swoje, ale z tego co widzę, to raczej parą osobom to nie pasowało. I multi tutaj czeka sobie, ale zostawimy multiego, bo nic nie robi, tylko sobie patrzy. Więc ostatnia strzała, strzelę sobie, nie w multiego, tylko strzelę sobie tutaj gdzieś, zobaczę kto tam się kręci i spróbujemy trafić kogoś stąd, nie wiem czy się uda. Super, trafiłem w ścianę. Okej, okay, moje wątpliwości są coraz większe, że kogoś trafię. Nie, nawet nie mogę sprawdzić. Nie, poleciało gdzieś w ścianę. O, multi wbił. I nie wiem, czy kogoś atakował, czy coś. Teraz blow wbi... Blowuś! Nie ma cię tu. Nie, nie ma. Cwaniaczy, cwaniaczy! Brać go! I już po nim. No hard feelings, mate. Okej, okay, więc chyba tyle na ten odcinek. Chciałem wam tylko pokazać, jak to wszystko wygląda. I mam nadzieję, że wam się podoba. Nie zapomnijcie, że... no w sumie raczej jak chcecie oglądać z drugiej drużyny strony, macie tam też będą odcinki od nich i live'y. A jak chcecie z mojej strony oglądać i z innych tutaj, na przykład z Kona, Magistra, Minecraft Polska i z inne ludzie, którzy wygrali tam szansę, żeby grać tutaj na naszej drużynie, to możecie też u mnie oglądać live'y i różne ten, więc zależy, możecie nawet oba, zależy co chcecie zobaczyć, możecie oglądać tam, podpowiadać mi co się dzieje tam u mnie, czy coś kombinują. Właśnie wiesz, tak możemy mieć ruską inteligencję, zawsze się przyda, okej. Więc kończę teraz, mam nadzieję, że wam się podobało, dużo się napracowaliśmy do tej pory. Co on tam robi? Co on tam kombinuje? Nie! Nie, 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 nie muszę, dirty rozwalił. Nasze ważne dirty. O! Grass block nadal jest. Już się przestraszyłem. To dobrze, no to on tam coś. Nie wiem czy. A, poczwórne drzewo próbuje zrobić chyba. Ale okej, okay, zostawimy go. I was, i twoje piękne twarzyczki zobaczę za niedługo. Jeżeli się podobało, możecie zostawić lajka, bo motywuje do kręcenia więcej filmów i robienia więcej dla was. Dzięki. Dzięki jeszcze raz. Do. Ło, Mandzio tam atakuje. Musimy iść. Muszę iść do walki. Na razie, cześć.